Cześć, z tej strony Michał i dzisiaj ze mną Miki. Cześć, witajcie. I na samym wstępie chciałbym wam bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować za 100 łapek pod ostatnim filmem, bo to jest naprawdę grubo dosyć dużo. Jak po takich właśnie ostatnich spadkach aktywności, to dla mnie to jest bardzo dużo. No i dziękuję wam bardzo serdecznie. No i no, to tyle z ogłoszeń parafialnych. O Boże, dzisiaj kończymy odcinek, cześć. Na razie. Lecimy sobie dzisiaj właśnie ze siano kiszonką. Trasujemy właśnie trawę, trzeci pokos już w tym roku na kiszonkę. I właśnie teraz ja już z Zetorem, naszym nowym nabytkiem, jadę do domu wraz z naszą prasą sipą. A Miki tu 12 jeszcze zbiera, jak możecie zauważyć. Trochę ciemno, bo chcemy się przed nocą wyrobić, bo nie będę w nocy ma padać. A Zetro jest owijarką Miki podpięty, czy nie? Nie jeszcze, no ty miałeś podpięcie. Aha, bo mówiłeś, że podepniesz, ale dobra. Bo mówiłeś, no, że ale podepnie. Ktoś musiał posprzątać krową. No wiem, bo mówiłeś, że podepniesz, ale ja powiedziałem, że podepnę, dobra. Bo ten, no. Się wprowadziliśmy w błąd wzajemnie. Ogólnie, jak możecie zauważyć, wczesna jesień, już rzepaki, nie rzepaki, co my mamy posiane? Ty, rzepak. To na jęczmień chyba mamy posiany już. Rzepak mamy posiany i jęczmień mamy już posiany na następny rok. Potem jeszcze zasiejemy, myślę, pszenicę i resztę wszystko pszenicą zasiejemy. Teraz najgorsze, czy są jeszcze dwie belki? Szukaj, a znajdziesz. Ogólnie ludzie, no, jęczmień na kiszonkę, połowa pójdzie, a połowa się po prostu kukurydzą wsieje i połowa zostanie na ziarno. A to, co wytnie wycięte, to na kukurydzę się wsieje. Znaczy się wytnie się cały na kiszonkę, ale się obsieje dookoła soją, a potem ten, a soję się wytnie kombajnem, a kukurydzę ten. Kukurydzę to się jednorzędówką, albo się czkarnia jakąś się wynajmie, zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko na wiosnę. Czy ten jęczmień w ogóle nam nie wymarznie i tak dalej, i tak dalej. Ej, no kurde, balota, nie, chyba już jednego nie ma. Jakoś nie parzy się tych balotów wyszło. O Boże. No nie ma, trudno. Tam w krzaku zbierałeś, gdzie ci pokazywałem? Czekaj, zaraz przyjdę tam do ciebie. Boże, ale zimno. Czekaj, gdzie on jest? Tu jest. Kur... Gdzie? No ty jesteś. Jeszcze tam te baloty naruszyłem, no nie. Uważ. No, Miki sobie widzicie ładuje. Dobra, wracamy do Zetora i jedziemy szybko do domu. Trzeba spiąć owijarkę ze Zetorkiem i będziemy owijać. A tego Zetora się zostawi z tą prasą, niech se tak stoi. Ogólnie będziemy musieli też chwytak zakupić w końcu tych balotów, bo już po prostu ciężko z miejscem jest na podwórku. Bo tak nie wysramy, że tak powiem, tych balotów na środku podwórka. A tutaj, gdzie zawsze układaliśmy, to tam już jak kalkulując na wiosnę, to tam nie będzie miejsca. Tak obmyślając. No, bo z jęczmienia chyba wszystko zrobimy, co? No, jęczmień cały chyba zetniemy. No mówiłem przed chwilą na odcinku, jak to będzie wyglądało. No. Starego, ale jarego Zotorka jeszcze odpalimy. Myślę. W której w tamtym garażu on jest. Ej, siano się lepiej jakoś układa, nie wiem czemu. Boż, lżejsze. Nie, bo tak zawsze ten z trawy taka rozklepicha wychodzi, nawet jak dobrze jest bicie. O, no widzisz, ja tu lampę zapaliłem na podwórku nawet. I będzie trzeba gdzieś to kurde tak pomyśleć, gdzie by tu te baloty ustawiać. Ej. Jakie dziemy będziemy ustawiać? No nie wiem, nie wiem. Nie, właśnie też nie wiem, ale teraz już, albo nie, bo tu. Może tam wzdłuż płotu przy silosie, co? O Boże, to tu za ciasno będzie. Tu gdzie priekaba stała, wiesz, a priekaba się gdzie indziej postawi. A no można tam w sumie, no. No, tu gdzie priekaba stała. To wjedź bramą główną od podwórka, ja tą tu zamknę, wiesz? Tutaj o tą szeroką bramę to ja no, zamknę. No dobra, dobra. Bo żeby ten, żeby tam sobie po prostu wygodnie podjechać z Zetorem. Jeszcze wypnę może tą beczkę na wodę. Bo żeby nią tu nie zawadzała po prostu. Dobra, i teraz podepniemy. Aby trafić, aby. Może ją tu popchnę. Chciałem do obory wepchnąć, ale ciul. Wstawimy ją tu na razie, koło płyty. To da chcę zamknąć, bo dostaję kogutem po oczach. Boże. Ja se drzwi w Zetorze muszę otworzyć.
bo ciemno. Znaczy ciemno. Bo żeby ten, żeby wychodzić, folię zapinać. Dobra. Tak, w nocy, żeby coś robić, no to jest chyba, zwłaszcza owijać belki. Ej, No nigdy przed tak deszczem, jeszcze nie żeby zdążyć. mieliśmy. Co? Nigdy tak jeszcze nie robiliśmy, żeby po nocy. No bo się za późno zabraliśmy dzisiaj, Zawsze że... od rana ścięliśmy łąkę, a pod wieczór ten owijaliśmy. No teraz to już byśmy się na drugi bok przewracali, jakbyśmy prędzej wzięli. Tak, wskoczę sobie do ciebie. O, ale żebym wsiadł. O kurde. Kurde, normalnie. Mistrz olimpijski w skakaniu do ciągnika. No, możecie zostawić kciuka w górę, jak wam się taki odcineczek trochę inny podoba, trochę tak ciemno. Ciemno, zimno. No, co tam jeszcze? Komentarz możecie napisać. Każdy, kto napisze, że da łapkę w górę, to daje serduszko. O, wyskoczyłem z ciągnika. No, i tak to będzie wyglądało. Nikt jakoś zajedź, bo tu. A może oborę też przymknę? Tutaj, oj, albo czekaj. Tu pod oborę sobie myślę zajedź przyczepą, wiesz? Czekaj, jak ty jesteś? Tak, ty jesteś. Tu sobie Dobra, no to ja tu zajedź. sobie tak pod oborę wjadę, no. Tylko ja oborę z drugiej strony otworzę, żeby po prostu miały tu przewiew te krowy trochę. Żeby się tam nie podusiły. I se cofnij może. Bo ja tu będę do przodu zaś wyjeżdżał trochę i... Żebyś miał, wiesz, większe pole do manewru, jak to mówię. Przednie światło można zgasić, byle z tyłu by były. Czekaj. Kurde, tak w nocy ciężko się zdjęcia robi. A czekaj, a na oborze ja przecież mogę gdzieś ten, światło zapalić. Tylko gdzie to się zapalało? Mój Jezu. Już tak dawno nieużywane, że się nie pamięta nawet. Czekaj, tu jest to. A to drugie gdzie jest? A, to jest tu. O, i Łe, git. to nam nic nie daje. I zaraz będzie padać chyba. No, daje trochę. Czekaj, czy ja mam włączone chyba jest. Dobra. Byle bez noży przed deszczem, nie? No, ja na Ty, ale owijarce. już uciekło 4 kilo. Aż dziwne, nie? Ale A, zawsze tam. uciekło. Co? Ale zawsze uciekało. No dziwne, nie? To jest, kurde, ja tam tego sezonu aż tak nie ogarnię, więc nie wiem, możecie napisać w komentarzu, jak tam ktoś ogarnia dobrze. No, jak widzicie, ja na owijarce, Miki tam na naturze, tak mogę to powiedzieć standardowo, bo my zawsze jako te belki właśnie wozimy, to Miki zazwyczaj właśnie na naturze, a ja na tym, ja na owijarce sobie siedzę. Lecie, mniej roboty. Czekaj, odjedź, 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 żebyś tu nie narobił. Topy. Dobra, jedź. Dobra, poruszymy trochę do przodu. Ale jak widzicie, no trochę tutaj, kurde, mogę do płota bliżej podjechać. W sumie nie wiem, czy tak się z owijarką, jak jest uruchomiona, się pojeżdża, nie? No ale ciul. Może się pojeżdża, może nie. No raczej się nie pojeżdża, no. No z pustą to jeszcze, nie? Ale z pełną to nie. Dobra, bo tam, że jest zabezpieczone, to nawet jej się nie podniesie się jej, nie? No, owijarkę w ogóle chyba pierwszy raz dopiero widzicie, że tak powiem, w tym akcji, o. Ale tam ten, pojeżdżamy, bo nie mamy ten. Jakby był chwytak do belty, by to inaczej wyglądało. Jak będzie chwytak, to raczej się nawet zdejmie ten starter, bo ten starter jest niepotrzebny po prostu, jak się ma No, chwytak. on fajny jest, tylko wiesz, nakręcimy sobie belek, a później będziemy mogli sobie ułożyć, nie? Dopiero. Nie wiem, od razu by można było układać, ale jak wolisz. No, ale wiesz, to zobacz. Teraz bym musiał czekać za tobą, nie? I później byśmy wzięli, najlepiej by jakbyśmy mieli drugiego tura, nie? To byś sobie układał, a ja bym sobie układał na przykład ten. To tak to się nie wyrobimy, bo teraz bym musiał na przykład brać i układać. No, ale wiesz, no zawsze może też do tyłu polecieć, nie wiem, co prawda plandeka była przydatna, jak bez stawiacza. Bo jak taki balot poleci, to kurde, na kamyszek jakiś to kuniec, dziura gwarantowana. Folia musi być. Dobra, a teraz to się ledwo wyrabiasz, kurde, daleko przyczepę masz i dlatego. No, bo tak to jeszcze stanę. Znaczy się ledwo, no dobrze się wyrabiam, bo zobacz. Jak widzicie, starter ładnie działa, elegancko. Akurat jest. Niby polskie, ale dobre. Takie wiecie, może być. Te koguta zgaszę, bo
No, Alina, Ralisz typu Alina Osa. się obudzi i powie, co to ta dyskoteka? O, widzicie, no, Nie, nie tam Ali. trochę zmęczeni jesteśmy. Ciężko gadać nawet. No, ogólnie tam jak ten, teraz ja byłem na wyjeździe parę dni, ale odcinek dostaliście. Dzisiaj sobota, myślę, że ten odcinek też dostaniecie w sobotę bezproblemowo. A to się jeszcze zobaczy, wszystko w praniu wyjdzie. No i muszę się wziąć ogólnie za montowanie tego odcinka z Obornika w końcu. Odcinka, o Boże, filmu. Filmu, o! A tam jeden pies. Ile tam balotów masz? Już połowa? No, To połowa. ty. A ty się no. Zaraz ten drugi rządek będzie trzeba jechać układać. Czekaj, tego balota weź jeszcze. Weź cofnij, ja się przestawię. Dobra, podniesiemy ją. O, trochę ten ryszę ten stawiacz. Ale ciulu, dobra, dawaj. Czekajcie, może mi się uda przepchnąć tą belkę. O kurde. Ale żebym przepchnął. Tak, kręgosłup połamany. No i tak se tutaj robimy na tyło, si, nie? To se jak zwykle owija. Także jesteśmy po krótkim cięciu, bo tu Miki ze dwu poszedł. Tak, i ty też byłeś tam na ZW i no. No i tak. I tak to już jest. Ten kolejny balot. Kolejny balocik. Dobra, o Jezu, ale go wygło. Dobra, czekaj, bo muszę. Kurde, no tak jakoś koślawo się układają te baloty mi teraz. Jakoś, bo noc jest, ciemno jest i te baloty też tam. Boże, nie widzą, gdzie lecą. Ej, No. te stare baloty ze sobą musimy gdzieś wywalić. No, to tam zginie może kiedyś. Bo przecież, kurde, teraz jest na przykład niewygodnie, bo tak to sam ciul z nimi, niech se leżą, nie? No tak. A tak to by było dzięki szonkę. Tak, no na silosie. Od te na szambie. Aha. O jest. Tam kurde, wjazd na pokój następny. Taka sytuacja. Dali te kipnij to. Majster, Mój do Jezu, góry. już wywalam już. Tu Kurde świrują. tam. Kurwa debile i tyle. No. Jak komuś się odcinek podoba, łapka w górę może być. Wiesz, możecie w komentarzu napisać, bo wiecie, tam serduszko każdy dostanie, kto napisał, że da łapkę w górę. Wiadomka. No. Więc łapka w górę. Jak ktoś nie subskrybuje, to zachęcam do subskrypcji, żebyście wiedzieli o kolejnych odcinka z farminga i filmach z real life'a rolniczego. Kurde, najgorszy balo do wyciągnięcia, nie? No, ale dobra, ludzie, tam już nie będę was męczył tym owijaniem, bo tyle balotów już owinięte jest, że no już dużo, połowa ponad. I no, łapka w górę, komentarz i trzymajcie się do kolejnych. Na razie, cześć. Cześć.